Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Będę go tak samo nagrywał ze swoim tatą. Dokładnie. Witamy was w szóstej części. Dzisiaj zajmiemy się tablicami, czyli podobnie jak w szkole, weźmiemy dziecko do tablicy i wyjaśnimy, co przy tej tablicy, co z tą tablicą może zrobić. Krótkie podsumowanie, co do tej pory osiągnęliśmy. W poprzednim odcinku poznaliśmy, co to jest struktura. Struktura w języku Solidity jest to taka konstrukcja języka programowania, która jest pewnego rodzaju szablonem pozwalającym nam na ogólny opis danego obiektu. Mamy strukturę zombie i dzięki temu zdefiniowaliśmy, czyli opisaliśmy naszego zombiaka, że może on mieć imię, tak? Tak. I może być opisywany tym kodem DNA, czyli tą liczbą składającą się z 16 cyfr. Dzisiaj, z racji tego, że naszym celem jest napisanie fabryki zombie, a fabryka zombie przynajmniej dla mnie oznacza tyle, że tych zombiaków będzie kilka. Nie będzie to jeden zombie, tak? Fabryka produkuje dużo czegoś, czyli będzie tutaj dużo tych zombie. Na przykład nie może być nawet kilka, tylko dużo. Tak. Dużo, na przykład żeby 200, tak? Czy 300. No. Dlatego gdzieś te wszystkie zombiaki, które będą produkowane w naszej fabryce, muszą być przechowywane, muszą być zapisywane i do tego właśnie wykorzystywane są w programowaniu tablice. Tablice pozwalają nam przechowywać obiekty, a tutaj będziemy przechowywać zombiaki, tak? Czyli jeśli nasz zombiak jest zapisany w komputerze i chcemy tych zombiaków przechowywać kilka, to dobrym takim elementem do trzymania tych zombiaków jest właśnie tablica i to właśnie zrobimy. Tutaj tablice w języku Solidity swego rodzaju będą służyć jako baza danych, czyli będziemy tam przechowywać nasze zombiaki. Ta tablica będzie publiczna, oznacza to, że inny smart contract będzie mógł odczytywać to, co jest w tej tablicy, tak? Czyli jeśli wyprodukujemy jakieś zombiaki, to inny program będzie mógł odczytać i pobrać te zombiaki z tej tablicy, natomiast nie będzie mógł zapisać do niej, do tej tablicy. No i tak tutaj postępując zgodnie z nomenklaturą języka, czyli z tym, jak należy się nim posługiwać, powinniśmy użyć słowa kluczowego określającego naszą strukturę, czyli zombie. Tutaj już nam środowisko podpowiada. Takie dwa nawiasy kwadratowe oznaczają, że będzie to tablica zombie, tak? Czyli zombie i te dwa nawiasy kwadratowe oznaczają, że to jest tablica. No i chcemy, żeby to było publiczne, czyli żeby inny smart contract miał również do tego dostęp i zgodnie z poleceniem ma się to nazywać zombies, czyli po angielsku zombie. Pamiętamy, że na końcu każdego wiersza w języku Solidity umieszczamy taki znak kropka. Kropka z przecinkiem. Tak, czyli to jest nazywane średnik, tak? Tak. Dobra, to teraz zobaczmy, czy nam się to tutaj wszystko udało. Tak, jak widzimy, zombie przebiegł po ekranie. Ten level również osiągnęliśmy. Może krótkie podsumowanie. Pomóż mi podsumować. Poznaliśmy dzisiaj jaki element programowania? Tablicy. Tablice, dokładnie. Tablice służą do przechowywania w nich zombie. Tak. Do przechowywania zombiaków, czyli ogólnie do przechowywania różnych obiektów, które utworzyliśmy. Na przykład jeśli byśmy sobie chcieli przechować tam dużo jakichś liczb, na przykład 1, 2, 3, 4, 5, tak po kolei, to byśmy sobie zrobili tablicę dla liczb, czyli dla cyfr, tak? Czyli na przykład jakbyśmy chcieli od 1 do 200. Tak, jakbyśmy tak chcieli sobie przechować takie tablice, to byśmy wtedy zrobili tablicę
gdzie typem nie byłoby zombie, tylko byłaby liczba, tak? Czyli to się nazywa tablica cyfrowa. O, może tak się nazywać. Tablica cyfrowa, tablica liczb, a my utworzyliśmy tablicę zombiaków. Także co, myślę, że ten odcinek już kończymy. Jeśli coś nie jest jasne, to zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach. Na wszystkie komentarze, na wszystkie pytania na pewno odpowiemy. Na tę chwilę to już wszystko. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami i że uczycie się programowania. Cześć!